Panie Zbigniewie, jakie to uczucie być właścicielem najpopularniejszego lombardu w Polsce? To można użyć jednego słowa, wspaniale. Jak patrzę na ten nasz filmowy lombard, on jest wspaniały. Byłem w różnych takich lombardach, tych takich prawdziwych. To są takie właściwie małe kanciapy takie. A ten jest zrobiony trochę może na wzór amerykański, ale jest naprawdę barwny, piękny, jak się wchodzi. Bo się bardzo często zdarza, że przypadkowi ludzie przychodzą, bo zobaczyli, że lombard i wchodzą i nagle oczy takie robią i nie wiedzą, co mają powiedzieć. Ktoś im zwróci uwagę, przepraszam, bo tutaj film kręcimy. Naprawdę, o choroba, to już byli zawiedzeni. No to o czym świadczy?